Witam na moim kanale Tomki z Pompa Ciepła Jak Zrobić. W tym filmie pokażę Wam, jak zrobiłem swój projekt pompy ciepła z własnym monitoringiem, a także powiem Wam w skrócie po kolei, jak to zrobiłem i jak to wszystko wygląda. Także zapraszam do oglądania. Dobrze, jak widzicie, tutaj mamy mój cały projekt. Jest to taka wizualizacja mojego tutaj projektu. Jest to tutaj agregat jednostki zewnętrznej, a tutaj jest już jednostka wewnętrzna razem z elektroniką i z wymiennikiem. Zanim zacznę tutaj Wam opowiadać o tym systemie, na początku powiem krótko, jak on jest zbudowany, z czego to zrobiłem, jakie komponenty użyłem i jak to wygląda. Także zaczniemy może od tej strony, od agregatu jednostki wewnętrznej. Jest to jednostka oczywiście z klimatyzatora, który został przerobiony na pompę ciepła. Jest to jednostka o mocy grzewczej niecałe 6 kW ze sprężarką zwykłą rotacyjną na kapilarze. Następnym tutaj elementem, jaki trzeba tutaj mieć, żeby taki projekt wykonać, trzeba mieć wymiennik. Ja użyłem tutaj wymiennika rurowego, który dostałem od jednego kolegi, który chciał, żebym sobie tutaj po prostu ten wymiennik przetestował i czy ten wymiennik po prostu się nada tutaj do takich celów. Ja ten wymiennik tutaj sobie zainstalowałem. Jak widzicie, ten wymiennik i naprawdę się sprawdził. Także tutaj Wszystko fajnie pracuje. Następnym elementem, jaki trzeba mieć, to zakupić po prostu sobie pompę obiegową. Tutaj pompa obiegowa jest to pompa firmy Grundfos. Jest to pompa, która ma opcję sterowania PWM. Ja w przyszłości będę tutaj też ją używał, żeby ta po prostu pompa nie chodziła cały czas, żeby po prostu ona się odstawiała wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, jeżeli sprężarka nie będzie chodziła, znaczy jednostka zewnętrzna nie będzie chodziła, po prostu żeby ta pompa nie chodziła na marne i będzie się odstawiała razem z tą jednostką zewnętrzną. Następnym elementem jest oczywiście bufor. Zastosowanie tutaj takiego bufora ma dużo zalet, z tego względu, że ta pompa w przyszłości będzie zrobiona tak, że będzie pracowała tylko w dzień i tylko w dzień po prostu będzie tutaj dobijała tą temperaturę. A dlaczego? Dlatego, że w dzień po prostu mamy wyższe temperatury i jak wiadomo, że im mniejsza ta delta jest temperatury zadanej, czyli u mnie w tej chwili jest 50 stopni z temperaturą na zewnątrz, tym po prostu ta wydajność tej jednostki jest po prostu wyższa. Dlatego ten bufor tutaj jest wskazany. Jest to bufor Cospela 300 litrów, który po prostu służy jako magazyn energii. Dodatkowo jest jeszcze jeden taki zbiornik, jest to zbiornik centralnej wody użytkowej, który nie pokazany na tym akurat schemacie. Jest tutaj też podłączony tego bufora i on służy tutaj mi do ogrzewania centralnej wody użytkowej. Dlatego tutaj jest taka wysoka temperatura, którą ustawiłem na około 50 stopni. Tutaj ona się załącza przy 45 stopni i wyłącza się około 50 stopni. Tutaj jest taka praca tej jednostki, ale to później powiem. Także to tyle. Oczywiście do tego jeszcze zestawu trzeba, wiadomo, mieć jakieś tam rury miedziane, które po prostu trzeba połączyć tutaj z jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną. No i praktycznie to wszystko, co tutaj można wyszczególnić do zainstalowania takiej jednostki. No i oczywiście jakieś tam w moim przypadku tutaj tego monitoringu, jeżeli chcemy zrobić taki monitoring jak tutaj, po prostu trzeba mieć malinę Raspberry Pi i parę modułów ESP8266 i jeden moduł do monitorowania energii, jak tutaj widzicie, to jest moduł PZM004. Także to tyle o tych komponentach, które tutaj właśnie w tym tutaj moim projekcie się pojawiły.
teraz Wam trochę powiem o jednostce tak zwanej wewnętrznej. Jak widzicie, tutaj mam wymiennik rurowy oraz tutaj skrzynkę sterującą. W tej skrzynce jest oczywiście cała elektronika. Nie robiłem tutaj żadnych dziur w tej skrzynce z tego względu, że nie musiałem mieć jakichś tam temperatur na zewnątrz, monitorować to lokalnie, ze względu na to, że mam wszystko w telefonie i z każdego punktu na ziemi mogę sobie tutaj to zobaczyć. Dobrze, tak w skrócie Wam opiszę, co ta skrzynka tutaj zawiera. Po kolei Wam powiem, co i jak i do czego służy. Na początku, jak widzicie, największym elementem jest tutaj płyta główna z jednostki wewnętrznej. Ona po prostu steruje już tutaj całą jednostką i temperaturami. Następnym elementem jest taki tak zwany display. Ten display nam służy do ustawiania po prostu zadanej temperatury. Ja, jak widzicie, mam tutaj ustawione 19 stopni, z tego względu, że na pilocie, na którym sobie ustawimy funkcję grzania, mamy tylko możliwość ustawienia sobie od 16 do 30 stopni. Wiadomo, że 30 stopni nam troszeczkę, 30 stopni jest troszeczkę za mało, żeby po prostu sobie podgrzać bufor, bo to jest troszeczkę niska temperatura, ale ja zrobiłem tak, że po prostu ten czujnik jeden z jednostki na płycie tutaj głównej, który jest odpowiedzialny za temperaturę, ja sobie go po prostu zasymulowałem rezystorem, już nie pamiętam, ale chyba 5 kiloohmów. I wtedy taka symulacja nam daje to, że mogę sobie podwyższać temperaturę do powyżej 60 stopni. Oczywiście nie potrzeba mi takiej wysokiej temperatury, ja tutaj maksymalnie ustawiłem sobie 50, to znaczy, że jak przykładowo, przepraszam, 48, to znaczy, że w buforze, gdzie jest zainstalowany czujnik, jednostka statuje przy 48 stopniach, a zatrzymuje się, gdy bufor zostanie nagrzany do 50 stopni. Tak to wygląda. Jeden czujnik temperatury steruje po prostu całą tutaj jednostką i to wszystko chodzi w automacie. Także ja tutaj nic nie muszę przyciskać. Oczywiście mogę sobie zdalnie ją wyłączyć przez telefon, ale tutaj nic nie muszę ustawiać, bo generalnie nie przestawia się temperatury na buforze. Raz już ją się ustawi, tak ona po prostu będzie sobie chodziła. Tak to wygląda w skrócie. Następnym elementem tutaj jest jeden z ESP8266. Mamy ich tutaj trzy, jak widzicie. Jeden jest odpowiedzialny za wszystkie czujniki temperatur. Mam ich w sumie wszystkich czujników 10 sztuk. Jak tutaj dobrze pamiętam, 10 sztuk czujników temperatur i ten moduł 8266 jest odpowiedzialny właśnie za monitoring tutaj wszystkich tutaj elementów, jak widzicie tutaj na rysunku. Następnym modułem, który tutaj jest po prawej stronie, jest to moduł, który jest odpowiedzialny za symulację wentylatora jednostki wewnętrznej, który był wcześniej zamontowany. Bez tej symulacji po prostu ta jednostka nie będzie mogła pracować. Na czym będzie mogła pracować, jeżeli sobie tutaj załączymy tutaj oryginalny wentylator, ale ja sobie go odłączyłem i zasymulowałem sobie po prostu pracę tego wentylatora właśnie tym modułem za pomocą sygnału PWM. Następnym modułem, jaki tutaj widzicie, ten moduł tutaj poniżej po prawej stronie, ten moduł jest odpowiedzialny za monitoring tutaj energii, czyli napięcia energii pobranej z sieci, jaka zużyła tutaj jednostka i ile pobiera aktualnie, jaka moc jest aktualna tej jednostki. Następnym elementem jest tutaj moduł. Ten moduł właśnie jest to moduł PZM004T. Ten moduł jest połączony właśnie razem z tym tutaj ESP. Można powiedzieć, że on tutaj to monitoruje, ale on przesyła wszystkie dane do tego modułu ESP8266, który po prostu poprzez Wi-Fi łączy się z maliną, jak pozostałe tutaj te moduły. Ten moduł także jest wyposażony w taki tak zwany przekładnik prądowy, który po prostu mierzy tutaj mi te wszystkie parametry. Następnym elementem tutaj, jak widzicie, jest wyłącznik główny, jest to wyłącznik nadprądowy, to jest zastosowany 10 A. On po prostu służy jako główny wyłącznik zasilania. Tu widzicie, następnym elementem jest to taki tak zwana szyna USB. Ta szyna USB tutaj jest po to zasilać te wszystkie moje urządzenia typu jak ESP8266. Mam te trzy sztuki oraz tutaj ten moduł zliczający energię PZM004T.
Oczywiście te wszystkie komponenty tutaj puszczę Wam linka, gdzie sobie można tutaj zakupić w dobrej cenie i sprawdzone. Także ja używam ich już dłuższy czas i nie ma z tym problemu. Także fajnie pracują i wszystko tutaj fajnie tutaj monitoruję i nie ma żadnych problemów jak dotąd. Dobrze, teraz trochę kilka słów tutaj o tym monitoringu. Jak widzicie, jest tutaj taki interfejs. Ja sobie wszystkie tutaj te czujniki temperatur, jak i pomiar energii tutaj sobie naniosłem. Także widzicie, jest to wszystko na jednej stronie. Fajnie to wygląda, bo wszystkie parametry mamy tutaj na jednej stronie i możemy po prostu fajnie, szybko sobie tutaj szybko sobie znaleźć, jak to wszystko fajnie pracuje, bo po prostu to i tak wizualnie lepiej wygląda, jak przykładowo ten typ tabelkowy. To jest taki typ tabelkowy, no może nie jest jakoś tak wizualnie lepszy, ale też to fajnie wygląda. Także mamy tutaj takie, można powiedzieć, funkcje i sobie podpatrzenia, jak to po prostu woli. Mi pasuje generalnie ten interfejsik tutaj, które są naniesione te temperaturki i fajnie to po prostu można sobie tutaj podpatrzeć. Oczywiście, jak widzicie, to są wszystkie tutaj parametry, jakie tutaj sprężarka, jaki ten agregat po prostu jest zasilany, napięcie, ile energii pobiera aktualnie, jaki prąd. Ta sekcja zawiera, ile już ta jednostka zużyła. Przeliczenie jest tutaj na 1 kWh, tutaj ile na złotówki. Przeliczyłem to razy 0,7 zł za 1 kWh, tyle właśnie płacę. Także mamy tutaj już automatycznie to przelicza, a tutaj ta strona jest to, że przelicza nam, ile jednostka by zużyła, jakby pracowała przez 24 godziny. Drugą sprawą jest to, że też możemy sobie tutaj podpatrzeć za pomocą wykresów, jak ta jednostka chodziła. Przykładowo ja zasilam tutaj ten bufor, ta jednostka chodzi automatycznie, zasilany jest jednym sensorem, możemy sobie po prostu ten wykres sobie podpatrzeć, jak to wygląda. Jak widzicie, generalnie powiem Wam tak, że ona jest ustawiona, że około 45 stopni się załącza i przy 50 stopni się jednostka wyłącza. Tutaj był po prostu taki mały maintenance, także tym się tutaj nie sugerujcie. Jak widzicie, fajnie wykresiki są zrobione, wszystko sobie można podpatrzeć, jak ta jednostka chodziła, jakie miała zasilanie, jakie jest zasilenie przykładowo na stronie tutaj gazowej, też można sobie to popatrzeć, jak to wyglądało. Także tutaj, jak widzicie, jest to wszystko fajnie zrobione. Ktoś się zapyta, po co to robiłem, po co mi to jest? No po to, żeby po prostu wiedzieć, jak ta jednostka się zachowuje, ile energii mi tutaj zużywa, kiedy po prostu pracuje, kiedy nie. W przyszłości będę tutaj jeszcze wprowadzał różne dodatkowo harmonogram tutaj pracy, że ona po prostu będzie tylko pracowała w dzień, a nie w nocy, gdzie temperatura jest dużo, dużo wyższa. Ale to może później o tym powiem. Jeżeli tutaj chcecie, to jest wszystko nagrane, film po kolei, jak instaluję tutaj temperatury, czujniki temperatur na jednostce zewnętrznej, na jednostce wewnętrznej, jak to konfiguruję, jak jest film, jak przyłączam po prostu wymiennik tutaj do bufora, jak robię tutaj instalację wodną, instalację tutaj chłodniczą. Są filmy po prostu, jak ktoś jest zainteresowany, jak konfiguruje się tutaj ESP8266. Można sobie tutaj popatrzeć. Są filmy, jak się konfiguruje tutaj też malinę, jak do monitor się wgrywa. Wszystko jest po kolei pokazane. Jeżeli chcecie, jest tutaj mój kanał na YouTubie, także możecie sobie tutaj wszystko podpatrzeć. Tu jest też taka grupa, która się nazywa Pompa Ciepła Jak Zrobić. Jest to grupa poświęcona właśnie takim rzeczom. Jest duża rzesza tutaj osób, która po prostu fascynuje się takimi rzeczami, czy fascynuje, po prostu robi takie rzeczy. Dzielą się te osoby swoimi doświadczeniami i dużo informacji jest na tej grupie, także warto sobie tutaj czasami zaglądać i jeżeli się coś nie wie, poczytać czy zadać pytanie. Zawsze tutaj koledzy, którzy po prostu udzielają informacji i się dzielą swoimi doświadczeniami. Także zapraszam tutaj na tą grupę. W następnym może filmie coś powiem o różnych rzeczach, takich jak defrost. W następnych filmach powiem może o jakichś innych rzeczach.
które notują niektóre osoby, także warto sobie tutaj zaglądnąć i obejrzeć te filmy. Dobra, także trzymajcie się i pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.